Witajcie, kochani. Nazywam się Julita Tratnerska-Elbisz-Bishi, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Dzisiaj chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na podcast, na, myślę, dość ważny temat. Tak naprawdę są to dwa połączone ze sobą tematy. Chodzi tu o przekonanie, o takie poczucie bycia niewystarczająco dobrym oraz o ciągłe porównywanie się z innymi. Z mojego doświadczenia wynika, że większość pacjentów, którzy właśnie mają takie poczucie bycia niewystarczająco dobrym, także bezustannie porównują się z innymi osobami, co często naprawdę jest źródłem dużego cierpienia. Na potrzeby tego podcastu napisałam bajkę terapeutyczną, która, myślę, dość dobrze obrazuje ten problem, więc od tej bajki zaczniemy. A w dalszej części omówię, skąd bierze się takie przekonanie o byciu niewystarczająco dobrym, skąd bierze się porównywanie z innymi, jakie są tego konsekwencje psychologiczne, no i to, co najważniejsze, czy można coś z tym zrobić. Tak więc, jeżeli czujesz, że dotyczy to ciebie, że możesz z tego skorzystać, zapraszam cię najpierw do wysłuchania bajki terapeutycznej, a potem dalszej części podcastu. Bajka o róży bez kolców. Pewnego dnia król panujący w królestwie kwiatów postanowił, że czas znaleźć sobie żonę, która pomoże mu sprawować rządy w jego monarchii. Król był przepięknym kwiatem, żaden z poddanych mu kwiatów nie był jemu równy. Dlatego też postanowił wydać wielki bal, na którym pozna wszystkie niezamężne jeszcze damy ze swojego królestwa. Jego żona, przyszła królowa w królestwie kwiatów, musi być przecież najpiękniejsza. Niedługo potem odbył się wielki bal. Przybyły na niego wszystkie najpiękniejsze kwiatowe panny z całego królestwa. Każda z nich marzyła o tym, aby król wybrał właśnie ją. Król był zachwycony ich urodą, tańczył z wieloma pannami, podziwiając ich niezwykły urok i wdzięk. Jednak jedna z panien szczególnie przykuła jego uwagę. Była niezwykle piękna, dumna, a wokół niej roztaczał się oszałamiający zapach. Król poprosił ową damę do tańca. Serce zabiło mu mocno i był już pewien, że właśnie tę pannę pojmie za żonę. – Jak masz na imię, piękna panno? – zapytał. – Jestem Róża, jaśnie panie – odpowiedziała dama. – Róża. Obym tylko zapamiętał to imię – pomyślał król. Potem spostrzegł jej kolce i ucieszył się. Potem ją poznam. Żadna inna panna nie ma takich kolców. Będą budziły szacunek u przyszłej monarchini. Bal dobiegł końca, a każda z panien wracała z nadzieją, że to właśnie ona będzie wybranką króla. Król tymczasem nie mógł zapomnieć o Róży. Postanowił odnaleźć ją i poprosić o rękę. Nie wiedział jednak, gdzie ją szukać i pomyślał, że po raz kolejny zorganizuje bal i ogłosi, aby przybyły wszystkie panny, które były na poprzednim balu, gdyż tego dnia jedną z tych dam poprosi o rękę. Panny szykowały się jeszcze bardziej niż poprzednio, chciały wyglądać jak najpiękniej. Róża także szykowała się na to szczególne wydarzenie. Pamiętała, że król podczas wspólnego tańca patrzył na nią z zachwytem. Zastanawiała się, co jeszcze mogłaby zrobić, aby wyglądać jeszcze piękniej. Nagle przyszedł jej do głowy pewien pomysł. Jestem piękna, to prawda, ale kilka razy słyszałam, że byłabym naprawdę ideałem, gdybym tak jak inne kwiaty nie miała tych kujących kolców. Muszę je koniecznie usunąć, wtedy żaden kwiat nie przybije mojej urody. Powoli, jeden po drugim, zaczęła wyrywać kolce. Bardzo przy tym cierpiała, wyrywanie każdego kolca sprawiało jej ogromny ból. Jednak miała nadzieję, że to uczyni ją jeszcze piękniejszą i wtedy nie będzie miała sobie równych. W końcu nie został ani jeden kolec. Obolała róża, przyjrzała się w tafli wody i uśmiechnęła się. Wreszcie moja łodyga jest tak samo gładka jak łodygi innych pięknych kwiatów. Teraz wyglądam idealnie. Nadszedł wyczekiwany bal. Róża wystroiła się jak najpiękniej umiała i wraz z innymi pannami udała się na królewski dwór. Uradowany król tańczył z damami i rozglądał się, gdzie jest jego róża. Wśród pięknych panien nie mógł dostrzec ani jednej, która miałaby kolce. Zatroskany, że nie może jej odnaleźć, poprosił, aby wszystkie panny zaprezentowały się z osobna, mówiąc swoje imię. W końcu nadszedł czas na wystąpienie róży.
Jestem róża, powiedziała panna, dumna z tego, że tym razem występuje bez swoich kłujących kolców. Zdziwiony król przecząco pokręcił głową. To nieprawda, nie jesteś różą. Ależ tak, to ja, jaśnie panie, zapewniała róża. Nie, to niemożliwe. Róża, którą spotkałam na poprzednim balu i którą postanowiłam poprosić o rękę, miała kolce. Potem ją zapamiętałem. Dzięki nim była wyjątkowa. To ja, mój królu, próbowała przekonać go róża. Usunęłam kolce, myślałam, że bez nich będę jeszcze piękniejsza. Nie wierzę ci, odpowiedział król. Przypominasz różę, jesteś do niej podobna i dlatego się za nią podajesz, ale tylko róża z kolcami jest prawdziwą różą. Odejdź, jeśli nie ma mojej prawdziwej róży, będę musiał poszukać żony wśród innych pięknych kwiatów. Zrozpaczona róża opuściła bal. Nie śmiała dłużej sprzeciwiać się królowi. Gdy już była w swoim ogrodzie, jeszcze raz przejrzała się w tafli wody i pomyślała, że król miał rację. Bez swoich kolców jest może nawet jeszcze piękniejsza, ale wygląda jak większość pięknych kwiatów. Wtedy zrozumiała, że to właśnie jej kłujące kolce sprawiały, że wyglądała wyjątkowo, jak prawdziwa róża. Witajcie ponownie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie bajki, ponieważ skoro tu nadal jesteście, to oznacza, że prawdopodobnie jej wysłuchaliście. Za chwileczkę opowiem, dlaczego napisałam tę bajkę i co chciałam w niej przekazać. Jest to bajka terapeutyczna, oznacza to, że ma ona jakieś terapeutyczne przesłanie, które warto byłoby wprowadzić w swoje życie. Oczywiście domyślam się, że dla każdego z Was ta bajka mogła mieć jakieś indywidualne znaczenie. Jeśli tak, to jak najbardziej można podzielić się tym w komentarzach, do których Was oczywiście serdecznie zachęcam. A teraz moja interpretacja tej bajki. Oprę ją o posiadaną wiedzę psychologiczną oraz moje doświadczenie w pracy z pacjentami. Otóż bajka ta porusza dwa bardzo ważne tematy, pewnie bliskie wielu z Was. Mówi ona o przekonaniu nie jestem dość dobry, dobra oraz o bardzo mocno związanym z tym przekonaniem działaniu polegającym na porównywaniu się do innych. Znacie to z własnego życia? Jeśli tak, to zapraszam do dalszego słuchania. Zacznijmy od przekonania nie jestem dość dobry. Skąd się ono bierze? No więc najczęściej przekonanie to, jak większość innych przekonań o nas samych, kształtuje się już w naszym dzieciństwie, a pochodzi głównie z tego, co słyszymy od osób dla nas w jakiś sposób ważnych. Mamy, taty, rodzeństwa, nauczycieli czy rówieśników. Dziecko nie ma najczęściej umiejętności obiektywnej oceny tego, co o sobie słyszy i przyjmuje to po prostu za prawdę. Jeśli słyszy na przykład: jesteś niełukiem i do niczego się nie nadajesz. To po wielu tego typu komunikatach zaczyna myśleć, że takie właśnie jest. Osoba dorosła mogłaby inaczej na to spojrzeć, prawda? Na przykład tata tak mówi, bo jest przepracowany, zmęczony, nie umie radzić sobie z emocjami, nie wiem, może jest pod wpływem alkoholu, więc wścieka się na mnie, bo musi mi jeszcze pomóc w lekcjach. Dziecko nigdy nie pomyśli, że tata ma problem z emocjami. Dziecko najczęściej pomyśli, że to ono jest problemem, jest niełukiem i do niczego się nie nadaje. To sprawia, że dziecko, zamiast skupiać się na swoich mocnych stronach, rzeczywiście zaczyna wychwytywać to wszystko, w czym mu się nie wiedzie. Bo jego uwaga jest kierowana przez osoby dorosłe właśnie na to, gdzie zaliczył porażkę. Co może myśleć takie dziecko? No tak, taki właśnie jestem, beznadziejny z tej matematyki. Jestem głupszy od kolegów, bo oni radzą sobie z matematyką lepiej ode mnie. Może być tak, że będzie mu na przykład świetnie szło z angielskiego, ale nie będzie potrafił tego zauważyć, bo jego umysł jest już ukierunkowany przez osoby dorosłe tutaj, rodziców czy inne osoby, na poszukiwanie porażek, bo przecież do niczego się nie nadaje, tak ciągle słyszy, prawda? Jest to już bardzo prosta droga do niskiej samooceny w dorosłości i poczucia niebycia wystarczająco dobrym we wszystkim, za co się taka osoba w życiu dorosłym zabierze. No bo nawet jeżeli idzie takiej osobie w czymś naprawdę dobrze, no to przecież zawsze mogłoby być lepiej. Zresztą, skoro jest nieudacznikiem, to pewnie poszło coś dobrze, bo miała szczęście, a kolejnym razem na pewno zaliczy porażkę. I w dodatku wszyscy się dowiedzą, jaka jest naprawdę. Wróćmy tu na chwilę do naszej róży. Ona, mimo że była piękna,
także czuła się niewystarczająco dobra, bo miała kolce. I mimo tej swojej urody chciała jeszcze coś poprawić. I teraz płynnie przechodzimy do kolejnego zagadnienia poruszanego w naszej bajce, czyli do porównywania się z innymi. Poczucie bycia niewystarczająco dobrym i porównywanie się z innymi tak naprawdę często są nierozłączne. Dzieje się tak, że najczęściej dziecko, które słyszy, że nie nadaje się do niczego, że jest niewystarczająco dobre, jest też często porównywane z innymi dziećmi, oczywiście zawsze na niekorzyść dla tego dziecka. Jak wyglądają takie porównania? Prześledźmy sobie. Pacjenci często opowiadają mi, że jak przychodzili ze szkoły, uradowani, tak, ucieszeni, że dostali z czegoś piątkę, słyszeli pytania rodziców, a czy ktoś dostał szóstkę? Albo, a ile było piątek? Czyli zamiast usłyszeć pochwałę, dobre słowo, znowu dziecko myśli sobie, że no tak, są jeszcze szóstki, a ja dostałem tylko piątkę. No tak, nie tylko ja dostałem piątkę, bo jeszcze Kasia i Maciek dostali piątkę, więc w sumie to nic takiego. Kolejny przykład. Rodzic mówi do dziecka bardzo aktywnego, ruchliwego. Zobacz, jak Kasia ładnie siedzi, a ty ciągle się wiercisz. Wytrzymać z tobą nie można. I znowu, dziecko czuje się gorsze, bo nie jest w stanie usiedzieć, a wynika to przede wszystkim z jego temperamentu, który jest uwarunkowany biologicznie i też z niedostosowanego poziomu aktywności, za co już są tutaj odpowiedzialne osoby dorosłe. Ale dziecko tego oczywiście nie wie, więc znowu czuje się gorsze, tutaj od Kasi, tak, która siedzi spokojnie. Pewnie już zauważyliście, że mówimy tu o tak zwanym porównywaniu w dół, czyli dziecko porównywane jest do innego dziecka, lepszego w jakimś aspekcie, nigdy do takiego, które w jakimś aspekcie radzi sobie gorzej od niego. Zobaczmy, jak to było u naszej Róży. Róża także często słyszała, że jest piękna, tylko kurczę, te kolce. Inne kwiaty nie mają kolców i gdyby ona nie miała też kolców, to już z pewnością byłaby najpiękniejsza, tak? Byłaby ideałem, gdyby nie to. Teraz przechodzimy do czegoś bardzo ważnego, czyli do psychologicznych konsekwencji omawianego przekonania, nie jestem dość dobry, oraz do psychologicznych konsekwencji porównywania się do innych. Najbardziej istotne jest to, że dziecko słysząc przez lata, że nie jest wystarczająco dobre, w dodatku będąc ciągle porównywane do innych dzieci, zabiera to ze sobą w dorosłość i zaczyna uważać za prawdę o sobie. Taka osoba po prostu jest przekonana, że jest nieudacznikiem, że nie jest nikim wartościowym, że nic nie potrafi zrobić naprawdę dobrze, no a już na pewno nie tak dobrze jak kolega czy koleżanka z pracy czy z uczelni. Konsekwencje mogą być tu naprawdę bardzo dotkliwe. Przekonanie nie jestem dość dobry, tak jak każde inne przekonanie, kieruje tak naprawdę naszym zachowaniem i może prowadzić do trzech rodzajów zachowań, które zaraz po kolei sobie omówimy. Po pierwsze, podporządkowania swojego życia temu przekonaniu. Po drugie, unikania wszystkiego, co mogłoby mi pokazać, czy moje przekonanie jest prawdziwe, czy też nie. I po trzecie, robienie wszystkiego, co jest przeciwne temu przekonaniu. Żeby przekonać cały świat, że jest inaczej niż tak naprawdę o sobie myślę. Bywa tak, że jakaś osoba w związku z jakimś swoim przekonaniem korzysta z tych trzech sposobów zachowania, w zależności od sytuacji. Ale najczęściej jest jednak tak, że u danej osoby jakieś zachowanie będzie dominować i będzie wybierane najczęściej. Teraz szczegółowo omówię każde z tych trzech sposobów zachowań i możesz sprawdzić, które ty najczęściej wybierasz. Sposób pierwszy, czyli podporządkowanie się swojemu przekonaniu. Na czym polega podporządkowanie się przekonaniu nie jestem dość dobry? Podporządkowanie się temu przekonaniu polega na tym, że w większości sytuacji w swoim życiu zachowasz się dokładnie tak, jak myślisz o sobie, czyli podporządkowujesz się swojej myśli. Nie jestem w niczym dość dobry, więc daruję sobie studia, bo pewnie i tak nie zaliczę pierwszego semestru. Wezmę pierwszą pracę z brzegu, mimo że coś tam słyszałam, że mam jakieś zdolności, jakieś umiejętności w jakimś zakresie, ale wątpię, żeby mi się tam udało dostać. A jak już nawet mi się uda jakimś szczęśliwym zbiegiem okoliczności, no to pewnie i tak sobie tam nie poradzę. Czyli taka osoba nie zdaje sobie nawet sprawy ze swoich możliwości i często to, co robi, jest zdecydowanie poniżej tego, co mogłaby naprawdę robić.
Naprawdę, słuchajcie, większość moich pacjentów to są osoby niezwykle uzdolnione, utalentowane w jakimś kierunku i oni nawet wiedzą, że mają te talenty, że mają te zdolności, ale wydaje im się, że są to rzeczy tak mało dobre, albo niewystarczająco dobre, nie na tyle dobre, żeby w ogóle się tym zająć, żeby się, nie wiem, zapisać na jakieś zajęcia rozwijające te talenty. Po prostu no, to nie jest na tyle dobre, żeby w ogóle zwracać na to uwagę. Więc to sobie tak gdzieś tam zostaje odłożone na bok. Troszkę podobnie jest z drugim rodzajem zachowania, gdy staramy się uniknąć sprawdzenia, czy jesteśmy dość dobrzy, czy też nie. Wtedy też często po prostu pewnych zadań nie podejmujemy, bo jeszcze nie daj Boże okazałoby się, że sobie nie poradzimy. Na przykład, chciałbym zrobić prawo jazdy, ale lepiej nie, bo jeszcze nie zdam egzaminu i jeszcze okaże się, jaka jestem beznadziejna. Myślałam o studiach, ale lepiej nie, bo jak się nie dostanę, no to wtedy okaże się, że nawet na studia się nie nadaje. Albo podoba mi się ta dziewczyna, tutaj w przypadku mężczyzny. Kurczę, może bym do niej zagadał, ale nie, lepiej nie, bo jeszcze mnie wyśmieje. Czyli osoby takie rezygnują z wielu rzeczy, z wielu szans, które im życie daje, albo dlatego, że kompletnie nie wierzą, że mogłoby im się powieść, albo dlatego, że boją się sprawdzić, czy im się powiedzie. Za to niezwykle interesujący jest trzeci sposób zachowania osoby z przekonaniem: nie jestem dość dobry. Są to często osoby osiągające sukcesy, perfekcjoniści, osoby, które robią karierę zawodową. Chodzi tu o to, że ta osoba podejmuje się bardzo dużych wyzwań, aby udowodnić sobie i wszystkim dookoła, że coś znaczy. Nawet jeśli kosztuje ją to dużo zdrowia, nawet jeżeli już dawno przestało jej to sprawiać przyjemność czy satysfakcję. Jest to duża pułapka, ponieważ najczęściej, mimo wielu sukcesów, osoba ta nie ma poczucia zadowolenia z siebie, bo przecież zawsze jeszcze mogłaby coś zrobić lepiej. Ma już skończone dwa kierunki studiów, ale przydałby się jeszcze trzeci. Może jeszcze by wtedy awansowała. Osoby te czekają na to, że jeśli wystarczająco dużo w życiu osiągną, no to wreszcie się coś zmieni. Wreszcie pokochają siebie albo ktoś ich pokocha, bo będą już na tyle w czymś dobre, żeby na tę miłość zasłużyć. Czy tak się dzieje? No, oczywiście nie. Ponieważ te osoby próbują zbudować swoją wartość w oparciu o zewnętrzne sukcesy, a nie w oparciu o robienie rzeczy, które kochają, które sprawiałyby im radość. Tak naprawdę osoby te są bardzo daleko od tego, co w rzeczywistości dałoby im szczęście, gdyż są ekstremalnie skupione na podnoszeniu swojej wartości w oczach innych, no, przez to też w oczach własnych, a nie na odkrywaniu tego, czego naprawdę potrzebują do własnego szczęścia. Wracając tu do naszej bajki o róży, jak myślicie, które zachowanie wybrała róża? Który z tych trzech sposobów? No, ja myślę, że był to właśnie ten trzeci sposób, czyli próba udowodnienia całemu światu, że jest najlepsza. Dlatego też, mimo że kosztowało ją to wiele bólu, usunęła swoje kolce. Nie wystarczało jej, że jest piękna, prawda? Chciała czegoś więcej. I przez to król jej nie poznał, bo straciła swoją indywidualność. I to jest jedna, moim zdaniem, z najważniejszych konsekwencji przekonania: nie jestem dość dobry. Chodzi tu o utratę swojej indywidualności, swojej unikatowej osobowości, swoich indywidualnych cech. Tutaj właśnie często pierwsze skrzypce gra nieodłączny towarzysz przekonania: nie jestem dość dobry, czyli porównywanie się do innych. Ponieważ osoby takie są przekonane, że są gorsze, że są niewystarczająco dobre, zaczynają naśladować osoby, które wydają im się w jakiś sposób atrakcyjne. Znajdują sobie jakąś taką, ich zdaniem, idealną koleżankę czy kolegę, chcą być tak samo pewne siebie, mieć takie same pasje, zachowywać się w podobny sposób. Myślę, że gdy będą jak ktoś, kto w jakiejś dziedzinie osiągnął sukces, to im też się to przydarzy i wreszcie osiągną szczęście. Tymczasem dzieje się zupełnie odwrotnie. Jeśli próbujemy naśladować czyjeś życie, przejmować styl zachowania jakiejś osoby, próbujemy interesować się tym, czym ta osoba się interesuje, to coraz bardziej oddalamy się od siebie i coraz bardziej tracimy kontakt z samym sobą. Czyli tak naprawdę jesteśmy
coraz dalej od celu, jakim jest bycie szczęśliwym. Ostatnio przeczytałam w jednej powieści takie mądre zdanie: im bardziej porównujesz się z innymi, tym bardziej twoja osoba zaczyna ci przeszkadzać. To jest naprawdę świetne, dokładnie właśnie tak jest. Ponieważ to, co staramy się robić, nie jest nasze i często nawet nie sprawia nam przyjemności lub wychodzi nam sztucznie, czujemy się jeszcze gorzej. Bo na przykład, jeżeli z natury jesteśmy nieśmiali, to pewność siebie na imprezie w porównaniu do jakiejś ekstrawertywnej koleżanki wychodzi nam po prostu słabo, więc poczucie bezwartościowości się pogłębia. Czyli robimy sobie to samo, co kiedyś robili nam rodzice czy inne dorosłe osoby w naszym dzieciństwie. Porównujemy się do kogoś na naszą niekorzyść. Ganimy się za posiadane przez nas cechy, w ogóle nie zwracamy na nie uwagi i próbujemy przejąć cechy i sposób zachowania innej osoby, bo wydają się nam bardziej atrakcyjne niż własne. To tak jakbyśmy sobie sami mówili: zobacz, jaka ona jest kontaktowa i komunikatywna, a ty tak siedzisz, jak ten mruk. Odezwij się, powiedz jakiś żart, zobacz, jak jej to dobrze wychodzi i jaka jest lubiana. No i stara się taka nieśmiała dziewczyna czy chłopak zabrać głos, na przykład w nieznanym sobie towarzystwie. Próbuje żartować, mówić anegdotki, ale odczuwa przy tym ogromny stres, czerwieni się, ręce drżą, głos drży. I widzi po prostu taka osoba, że nie jest w tym tak dobra jak koleżanka. No i poczucie bycia gorszym od innych bardzo się nasila. Weźmy tutaj inny przykład oddalania się od siebie i próby odnalezienia szczęścia w życiu innej osoby. Często pacjenci mówią, że są tacy nudni, nieinteresujący i że powinni mieć jakąś pasję. I że znajoma w pracy jest taka wysportowana i każdego ranka biega i opowiada, że nie ma to jak od sportu zacząć dzień, więc pacjentka też postanawia spróbować biegać każdego ranka. Mimo że zawsze lubiła sobie pospać, wstaje wcześnie rano i idzie biegać. Ledwo co zwleka się z łóżka, no bo nigdy nie lubiła biegać, ale przecież ludzie mówią, że to takie fajne. Dlaczego mnie to nie cieszy, myśli sobie, co ze mną jest nie tak? I znowu poczucie odstawania od innych nasila się. A tylko dlatego, że osoba ta chce uszczęśliwić się czymś, co uszczęśliwia koleżankę w pracy, zamiast poszukać czegoś, co jej dałoby szczęście, bo może bieganie to nie to, ale może na przykład basen, tak, 2 razy w tygodniu, albo może na przykład joga by ją interesowała. I tu przechodzimy do kolejnej konsekwencji przekonania nie jestem dość dobry i porównywania się do innych. Bardzo często słyszę od pacjentów takie zdanie: ja nie wiem, kim jestem. Dokładnie, tak naprawdę osoba, która szuka pomysłu na własne życie i na siebie w życiu innych osób, nie może wiedzieć, kim jest. Bo po prostu przez ciągłe porównywanie się z innymi i próbę dogonienia ich nie ma czasu ani przestrzeni na odkrywanie, kim tak naprawdę jest. Jakie ma cechy własne, które mogłaby wykorzystać, rozwijać, co tak naprawdę ją cieszy, co ją interesuje, co jej przeszkadza. Dlaczego tak jest? Dlatego, że takiej osobie nawet nie przyjdzie do głowy, że jej pomysły mogą być coś warte, że jej decyzje mogą być dobre. Wybory i zainteresowania innych osób, o, to co innego, dlatego na nich można się wzorować, prawda? A moje pomysły, moje cechy charakteru nie są fajne. Te osoby słyszały to przecież przez lata. Zwykły komunikat. Zobacz, jak Kasia ładnie siedzi, a ty ciągle biegasz. W ten sposób przekazujemy dziecku prostą informację. Taka, jaka jesteś, nie jesteś fajna. Denerwujesz mnie. Bądź spokojna jak Kasia. Kolejną naturalną konsekwencją tego, że nie wiem, kim jestem, tego, że nie mogę odnaleźć własnego szczęścia, bo szukam ciągle nie tam, gdzie trzeba, czyli u innych, a nie u siebie, są często stany depresyjne, poczucie braku sensu, czasem też pełna depresja. No i właśnie z tym bardzo często ludzie zgłaszają się na terapię. Także problemy w budowaniu związku, bo przecież trudno jest znaleźć drugą połówkę, z którą będziemy szczęśliwi, jeżeli tak naprawdę nie znamy siebie. Tutaj wybór partnera czy partnerki bardziej opiera się na tym, co będzie wyglądać dobrze w oczach innych osób i da może takiej osobie jakąś namiastkę poczucia własnej wartości. To nic, że mnie poniża, no trudno już, tak? Ale koleżanki mówią, że jest taki przystojny, albo koledzy mówią, że fajna z niej laska.
Jak widzicie, konsekwencji przekonania nie jestem dość dobry i porównywania się z innymi jest bardzo, bardzo dużo i są to poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Co z tym zrobić? Dobra wiadomość jest taka, że naprawdę można sobie z tym poradzić. Wymaga to często sporo pracy terapeutycznej, pracy nad sobą, ale naprawdę zmiana przekonania nie jestem dość dobry, które uwierzcie mi, w większości przypadków po prostu nie jest prawdą, jest możliwa. Ta zmiana jest możliwa. Jeśli czujesz, że to, co tu opowiadam, dotyczy ciebie i że chciałbyś coś z tym zrobić, zapraszam cię do wysłuchania kolejnego podcastu właśnie o tym, jak sobie z tym poradzić i jak przestać porównywać się z innymi, a tym samym jak odkryć i poznać siebie. Pomyślałam, że warto nagrać o tym kolejny odcinek, po to, żeby właśnie ten odcinek nie był zbyt długi i zbyt przeładowany informacjami. Jeśli uważasz, że ten podcast był dla ciebie przydatny, jeżeli czegoś się z niego dowiedziałeś, to zostaw jakiś ślad po sobie w postaci komentarza, polubienia, może udostępniania, jeżeli uważasz, że ten materiał przydałby się innej osobie. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zechcesz subskrybować mój kanał. A tymczasem serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu. Trzymajcie się, kochani, ciepło i wierzcie w to, że naprawdę jesteście wystarczająco dobrzy i zasługujecie na szczęście.